Kowalczyk wzięła ślub ze swoim ukochanym pod koniec września? Opublikowała zdjęcie w pięknej sukni, z dość dużym dekoltem. Ujawniła trik, który pozwolił jej uniknąć wpadki z biustem. Justyna Kowalczyk długo nie mogła znaleźć szczęścia w miłości, jednak gdy na jej drodze stanął Kacper Tekieli, nie miała wątpliwości, że to on jest jej przeznaczony. Mężczyzna pochodzi z Gdańska i to z nim nasza narodowa bohaterka jest w stałym związku. Para co róż dodawała wspólne zdjęcia w social mediach, aż finalnie pod koniec września ogłosiła, że jest już po ślubie. Zaręczyny odbyły się w tym roku, a ceremonia początkowo miała odbyć się w maju, jednak los bywa przewrotny. Ogłoszono światową pandemię i plany większości osób musiały ulec zmianie. Ktoś mądry powiedział mi kiedyś, że na wszystko w życiu musi przyjść odpowiednia pora. Przyszła. Od wczoraj Justyna Kowalczyk-Tekieli podpisała zdjęcie, na którym Kowalczyk ze szczerym uśmiechem pozuje do zdjęcia ubrana w piękną czerwoną sukienkę. Sekret sukni ślubnej Justyny Kowalczyk. Para zalegalizowała związek na gdańskiej Starówce. Ten dzień był bardzo szczęśliwy dla obojga, jednak nie zdradzają oni zbytnio szczegółów dotyczących uroczystości. Przepraszamy, ale to było prywatne wydarzenie i nie chcemy się dzielić szczegółami z mediami, powiedział Kacper Tekieli magazynowi Flash. Justyna nie wybrała na swój ślub tradycyjnego stroju panny młodej. Postawiła na długą, krwisto-czerwoną kreację z dosyć głębokim dekoltem, która doskonale podkreśliła jej szczupłą sylwetkę. Spore wycięcie mogło sprawić jej niespodziewanego psikusa w każdej chwili, jednak Kowalczyk miała na to sprytny trik. Zdradził to projektant Zbigniew Fulara z domu mody, z którego pochodziła sukienka. Pani Justyna Kowalczyk celowo zrezygnowała z bieli. Zależało jej na czerwonej kreacji, bo taki kolor miały wszystkie jej stroje, skomentował we Flashu. Sekretem sukni ślubnej była siateczka z Dubaju. Specjalnie dla panny młodej udoskonaliliśmy wybrany model OM. Inny drapowany pasek, który pięknie podkreślił jej talię, i jedwabną, niemal niewidoczną, siateczkę z Dubaju, podtrzymującą biust. Całości dopełniła srebrna biżuteria wysadzana kryształkami Swarowskiego, przekazał Fulara, szacując wartość kreacji na około 3000 zł. Parze jeszcze raz składamy gratulacje.